Dzisiaj mam coś dla osób, które szukają mobilnego sprzętu do grania. Zapraszam. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jak wiadomo, w obecnych laptopach montowane są coraz wydajniejsze procesory, coraz mocniejsze karty graficzne, co pozwala im pod kątem wydajności konkurować z jednostkami desktopowymi. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję, na testy dwóch laptopów. Jeden ze stajni Asusa, jest to Asus Strix G i drugi jest to HP Omen 15. Obydwa te laptopy mają kilka cech wspólnych, m.in. to, że posiadają procesory Intel 9 generacji i obydwa te laptopy mają karty graficzne GTX serii Turing. Także na początek zapraszam Was na ich krótką prezentację, a później przejdziemy już do testów w 7 popularnych grach. Asus Strix G posiada matową matrycę EWV o przekątnej 15,6 cala, rozdzielczości 1080p i odświeżaniu 60 Hz. Ramki na górze i po bokach są dość cienkie, natomiast na dole mamy szeroki pasek, na którym znajdują się dwa mikrofony. Niestety nie uświadczymy tutaj kamerki, a szkoda. Obudowa wykonana jest z tworzywa stylizowanego na szczotkowane aluminium, co przyznam szczerze wygląda zacnie. Dodatkowo na pokrywie ekranu znajdziemy logo ROG. Profil laptopa wynosi zaledwie 2,5 cm, nie jest to wiele jak na maszynę z przeznaczeniem do gier. Strix G wyposażony jest w dwa głośniki umieszczone na dolnej części pokrywy, przyznam szczerze, że grają one bardzo przyzwoicie. Co do wyjść w laptopie, po jego lewej stronie znajdziemy trzy porty USB w standardzie 3.1 oraz wyjście na mikrofon i słuchawki, a na tyle wejście na kabel sieciowy oraz wyjście wideo w postaci HDMI, rzecz jasna wejście do kabla zasilającego. Teraz kilka słów na temat specyfikacji. Mózgiem laptopa jest procesor Intel 9 generacji i5-9300H, posiadający 4 rdzenie i 8 wątków, a maksymalny boost na wszystkich rdzeniach wynosi 4 GHz. Pamięć operacyjna to dwie kości po 8 GB, taktowana zegarem 2666 MHz i opóźnieniami CL19. Karta graficzna ze stajni zielonych, czyli GTX 1650 z 4 GB pamięci GDDR5 Microna, taktowanej zegarem 4000 MHz efektywnie. Rdzeń GPU o oznaczeniu TU117 posiada 32 jednostki ROP i 64 TMU. Jego taktowanie bazowe to 1394 MHz, boostujące do 1560. W laptopie zainstalowany jest tylko jeden dysk SSD na złącze M2 o pojemności 512 GB. Istnieje jednak możliwość zainstalowania kolejnego dysku na złącze SATA. Chłodzenie to system 3D Flow Zone, posiadający dwa wentylatory. Wyposażony jest on w moduł samoczyszczący, wydalający kurz na zewnątrz obudowy laptopa. Wloty powietrza znajdują się na dole laptopa, jak i z tyłu na górnej części pokrywy, natomiast wyloty na jego tyle. Nie mogło rzecz jasna zabraknąć podświetlenia Aura RGB, które znajduje się nie tylko na klawiaturze, ale także na spodniej części obudowy laptopa. Podświetleniem zarządzać możemy zarówno z poziomu klawiatury, jak i softu, o którym za chwilę. Klawiatura nie posiada wprawdzie pada numerycznego, co nie oznacza, że go tutaj zabrakło. Ten znajduje się na touchpadzie, wystarczy przytrzymać prawy jego narożnik i voilà. Dodam, iż na klawiaturze znajdują się dwa przydatne klawisze, jeden do zmiany trybu obrotów wentylatorów, a drugi daje dostęp do oprogramowania Armory Crate. Tutaj możemy zmieniać profile między trybem Windows, cichym, zbalansowanym, jak i turbo. Każdy z tych trybów aplikuje odpowiednie parametry, mające wpływ na wydajność, jak i kulturę pracy laptopa. Zwróćcie uwagę, że po zastosowaniu trybu turbo podbijane są zegary na karcie graficznej o 100 MHz na GPU i o 150 na pamięciach. Agresywniej także obracać będą się wentylatory. Jest także opcja ustawień manualnych, gdzie sami decydujecie o obrotach wentylatorów, jak i możecie ręcznie podkręcić kartę graficzną. Kolejną przydatną funkcją będzie zakładka Aura Sync, dzięki której możecie wybrać podświetlenie spośród kilku wbudowanych trybów. Możecie oczywiście ustawić podświetlenie statyczne, jak i ciekawa opcja zmiany podświetlenia względem temperatury procesora czy też karty graficznej. I na koniec wspomnę jeszcze o wbudowanej 1-gigabitowej karcie sieciowej Wi-Fi, jak i o tym, że na laptopie zainstalowany jest system operacyjny Windows 10 Home. HP Omen 15, podobnie jak Asus, posiada matową matrycę o przekątnej 15,6 cala. Jest to jednak ekran IPS o rozdzielczości 1080p i odświeżaniu 60 Hz. Na górnej ramce ekranu znajduje się kamerka o rozdzielczości 1 megapiksela i dwa mikrofony. Na dolnej zaś widnieje tylko logo. Obudowa laptopa w przeciwieństwie do Asusa to szczotkowane aluminium. Niestety minusem jest to, że bardzo łatwo się palcuje. Dodatkowo na pokrywie ekranu mamy wstawki ala karbonowe i po środku logo Omena. Profil laptopa to około 3 cm w najgrubszym jego miejscu, czyli około 0,5 cm więcej jak w przypadku Asusa. System chłodzenia to dwie turbinki zasysające powietrze ze spodu laptopa, które wypychają ciepłe powietrze poza obudowę przez dwa spore wyloty na tyle.
HP Omen został dość bogato wyposażony w wyjścia i porty. Z tyłu znajdziemy wejście na kabel sieciowy USB 3.1, wyjście HDMI, mini DisplayPort i port USB typu C. Po prawej stronie znajduje się port USB 3.1 oraz wejście zasilające, po lewej stronie kolejny port USB 3.1, wejście na słuchawki i mikrofon, jak i czytnik kart SD. Miłośnicy RGB będą zawiedzeni, jako iż w tym laptopie podświetlana jest tylko i wyłącznie klawiatura. Jest to jednak podświetlenie trzystrefowe. Sama klawiatura posiada sekcję numeryczną, co z pewnością przyda się w codziennym użytkowaniu. Warto również dodać, iż touchpad posiada dwa fizyczne przyciski. Dla mnie na plus. Za pomocą specjalnego klawisza z logo Omen możemy uruchomić program Omen Command Center. Za jego pomocą m.in. możemy sprawdzić temperatury podzespołów czy też obroty wentylatorów. W zakładce wzmacniacz sygnału możliwe jest uruchomienie opcji podwójna moc, czyli po podłączeniu kabla sieciowego możliwe jest używanie naraz karty sieciowej Wi-Fi, jak i Ethernet. Mówiąc szczerze, ja po włączeniu tej opcji nie poczułem żadnej różnicy. I w zakładce tej możemy również przydzielić priorytety dla poszczególnych programów czy też gier. Omen Command Center umożliwia również zmianę podświetlenia na klawiaturze. No i oczywiście za pomocą tego programu możemy wybrać z trzech dostępnych trybów komfort, domyślny, jak i wydajność. Co do specyfikacji, to w HP mamy identyczny procesor jak w Asusie, czyli 9300H, dokładnie tyle samo pamięci RAM o tych samych parametrach i dysk SSD na M2 o pojemności 512 GB, ale jest naturalnie możliwość instalacji dysku na SATA. Natomiast HP Omen został wyposażony w lepszą kartę graficzną, jaką jest GTX 1660 Ti. Rdzeń GPU posiada 1536 rdzeni CUDA, jego bazowe taktowanie to 1455 MHz w buście 1590, 6 GB pamięci VRAM GDDR6 Samsunga, a jej taktowanie to 6000 MHz efektywnie. Czyli można powiedzieć, że karta ma prawie takie same parametry jak jej desktopowy odpowiednik. I na koniec dodam, że HP Omen wyposażony jest w system audio Bang & Olufsen. Tyle jeżeli chodzi o krótką prezentację, za chwilkę przejdziemy do testów, natomiast zanim to zrobię, kilka ważnych informacji. Mianowicie na obydwu laptopach obraz z gier przechwytywałem Shadowplay, co oznacza, że na ekranie zobaczycie troszeczkę mniej FPS-ów, aniżeli te laptopy potrafią wygenerować. I druga rzecz, obydwa te laptopy testowałem na najwyższych ustawieniach, czyli w przypadku Asusa w trybie Turbo, a w przypadku HP Omen w trybie wydajność. Także zapraszam na testy w 7 grach. Zaczynamy od Battlefield 5. Na laptopie HP pozwolić sobie można było na ustawienia Ultra z włączonym wygładzaniem TAA. Średnio odnotowałem 73 klatki na sekundę. Na Asusie z ustawieniami zjechać trzeba było na wysokie i TAA ustawić na niskie. Dopiero wtedy mogliśmy uzyskać 58 FPS-ów średnio. Jako już testuję laptopy, nie mogło zabraknąć CSGO. Na obydwu laptopach użyłem ustawień wysokich, co na HP poskutkowało średnim FPS na poziomie 232 klatki na sekundę. Na Asusie zadowolić musimy się 159 klatkami średnio, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ok. Fortnite też nie mogło zabraknąć, bo skubalibyście pewnie mnie z resztek włosów. Na HP-ku przy ustawieniach Epic notowaliśmy soczyste 95 klatek na sekundę średnio. Na Asusie również na ustawieniach Epic udało się wykręcić magiczną ilość 61 klatek na sekundę, czyli można z czystym sumieniem powiedzieć, jest płynnie. I czas na kolejny Battle Royale, mój ulubiony, PUBG. Na obydwu laptopach można pograć sobie na ustawieniach Ultra. Rzecz jasna, na laptopie HP FPS jest znacznie wyższy i wynosi dokładnie 95 klatek na sekundę. Na Asusie o 3 FPS-y przekraczamy barierę płynności, notując średnio 63 klatki. Shadow of the Tomb Raider. Gra niewątpliwie wymagająca, zwłaszcza na mapce Ukryte Miasto. Niemniej jednak HP Omen na ustawieniach najwyższych z włączonym wygładzaniem TAA notuje średnio 59 FPS. Na Asusie zadowolić trzeba się było ustawieniami wysokimi z wyłączonym TAA. Średnio uzyskał on 45 klatek na sekundę. Wiesiek 3. Gra stara, ale jara. Omen na ustawieniach Uber z włączonym wygładzaniem kończy z wynikiem 64 klatki na sekundę średnio. Asus na ustawieniach Uber niestety wymiękł, ale na wysokich z włączonym AA radził sobie bardzo ładnie, notując średnio 54 FPS-y.
I na koniec The Division 2. Laptop ze stajni HP pozwala zagrać na ustawieniach Ultra i ociera się dosłownie o granicę płynności, uzyskując 58 klatek średnio. Na Asusie nie pomogły nawet ustawienia wysokie i suwaki przestawić trzeba było na średnie, za to wynik jest zadowalający, bo średnio 59 fps. Teraz kilka słów na temat kultury pracy i poboru mocy obydwu laptopów. HP niestety do cichych nie należy i na presecie wydajność generuje prawie 59 dB. Po ustawieniu na tryb zbalansowany jest ciszej, ale cały czas głośno, bo około 54 dB. O wiele lepiej sytuacja wygląda na Asusie, ten w trybie turbo generował około 51 dB, a w trybie zbalansowanym okolice 48. Pobór mocy przedstawia się następująco. HP maksymalnie podczas rozgrywki pobierał 176 W z gniazdka, natomiast Asus o 46 mniej w porównaniu do HP, czyli okolice 130 W. Jak widzieliście, obydwa te laptopy zapewniają płynną rozgrywkę. Rzecz jasna w przypadku HP, który posiada dużo mocniejszą kartę graficzną, w grach pozwolić sobie możecie na ustawienia najwyższe. W przypadku Asusa, w zależności od gry, będą to ustawienia wysokie, czasami ultra, a czasem też średnie, jak w przypadku The Division 2. Zrobiłem również testy na obydwu tych laptopach na ustawieniach zbalansowanych i przyznam szczerze, że spadek wydajności nie był duży. 2 w porywach do 3 FPS-ów mniej, także całkiem spoko, a laptopy były o wiele cichsze. Jak już o kulturze pracy mówimy, to niestety, ale kupując rozwiązania mobilne, musicie liczyć się z tym, że będą one głośniejsze od komputerów desktopowych. Chociaż przyznam, że na Asusie, nawet na tych ustawieniach turbo, można sobie pograć na głośnikach, czego nie można powiedzieć w przypadku HP, i tutaj w grę wchodzą tylko i wyłącznie słuchawki, mimo że posiada on naprawdę bardzo fajny system dźwiękowy. Warto także wspomnieć o temperaturach, zwłaszcza procesora. Niestety w obydwu przypadkach dobijały one prawie do 100 stopni Celsjusza. Co do temperatury kart graficznych, w przypadku Asusa 67-68 stopni maksymalnie, bardzo przyzwoicie, w przypadku HP nawet 88 stopni, czyli już całkiem sporo. Co do cen tych laptopów, to HP Omen kosztuje około 5,5 tysiąca złotych, Asus około 4100. I gdybym miał brać pod uwagę tylko i wyłącznie wydajność, to zdecydowanie te 400 warto dopłacić do laptopa HP, zwłaszcza że ma on jeszcze bogatsze wyjścia, posiada chociażby czytnik kart czy też kamerkę, czego nie uświadczymy w Asusie. Niestety dużym minusem tego laptopa jest to, że jest on cholernie głośny i nawet po założeniu słuchawek z pewnością ten dźwięk turbinek będzie do Was docierał. O wiele lepiej sprawa wygląda w przypadku Asusa, oczywiście jeżeli mówimy o poziomie głośności. Natomiast jeżeli jesteście graczami, którzy nie wymagają od gier maksymalnych ustawień, to Asus z kartą GTX 1650 będzie jak najbardziej ciekawą propozycją. Jakość wykonania obydwu laptopów naprawdę bardzo dobra, oczywiście plus dla HP za aluminiową obudowę, ale przyznam szczerze, że strasznie łatwo się ona palcuje i strasznie ciężko ją wyczyścić, także jak jesteście estetami, to będzie Was z pewnością to denerwowało. I dodam jeszcze, że obydwa laptopy posiadają zainstalowane systemy operacyjne Windows 10, o czym warto wspomnieć. Linka do laptopów macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.